Ulica sucha, jest w miarę ciepło. Ciepła noc. Jest godzina 10, dopiero 10. Spróbuję przejść się jeszcze. Poszukam ćpłazów, które sobie może teraz wędrują. Chodzi tu mi głównie o żaby brunatne. Ewentualnie może ropuchy, które można by było spotkać tutaj żerujące. Odezwał się tam gdzieś. Nie ma. Odezwał się grzybacz. No i miasto, słychać życie miasta, czyli samochody. Wiatr. Podejdziemy do wody, zaczną się odzywać. Jakby padał deszcz, ciepły deszcz, no to możemy się spodziewać grzybiuszek ziemnych, które lubią. Płazy w ogóle lubią. No, komarnica i nic więcej. Takie nocne przejścia. No też raz są dosyć przyjemne. Raz, że można zobaczyć płazy już poza stanowiskami rozrodczymi, żerującymi. No ale przede wszystkim te wszystkie zapachy ziemi, wilgotnej ziemi. Głosy, tych, których właściwie nie dostrzegamy, albo nie słyszymy, albo giną w tłumie, w tle głosów w dzień, na przykład żab zielonych. Tak jak tutaj. Stawy kolmatacyjne. Można się zacząć bawić tutaj w liczenie żab zielonych. Jest ich dosyć dużo. Prawdę mówiąc, do tej pory żaby zielone mnie błyska się odezwała też. Mamy łyski. Tak, niestety nie jest silna, ta latarka tam nie sięgnie. Ona jest przydatna do wykrywania płazów. Natomiast myślałem, że sięgnie i zobaczymy łyskę. No ale nie. Dobrze. Można spróbować rozróżniać głosy żab zielonych. Są one do rozróżnienia, mimo że to są trzy gatunki, czyli dwa gatunki i hybryda pomiędzy nimi, więc głosy mogą być, zlewać się. A szczególnie u żaby wodnej, która jest właśnie tym mieszańcem żaby jeziorkowej i żaby śmieszki. Ale mi słoń na ucho nadepnął. Dla mnie są trudne głosy, nauki. Nauka głosów. Właściwie co roku je sobie przypominam. Także w tym roku też muszę sobie przypominać te głosy. No na razie powiedzmy, że są to na pewno żaby zielone. Tyle możemy powiedzieć. To jest
Esculenta Complex, tak to się określa eufemistycznie, żeby po prostu nie wchodzić w szczegóły. Natomiast no, można się pobawić, można posłuchać głosów, są dostępne w internecie i można się pobawić w rozpoznawanie. Myślę, że tak jak co roku pod koniec sezonu ćwiczenie czyni mistrza, więc no, postaram się w tym roku też przysiąść no i przypomnieć sobie to, co w zeszłym roku, czego się uczyłem, a przez zimę zapomniałem, bo nie odświeżałem. Można spróbować. No i teraz najciekawszy odcinek tutaj do tego zalanej ścieżki. Może się nam uda zobaczyć jakiegoś płaza. A działa część oświetlenia, te nie działają. Te nie działają. Ale tam jak widać działa. Kiedyś jak byłem na spływie w Wiślicy, przypominam sobie, że pod taką latarnią w rynku koło poczty mieliśmy żabę, ropuchę zieloną, która łykała jak cukierki traszki zwyczajne, które wychodziły po prostu z piwnicy. Ona tam stała przy szczelinie i pilnowała. Przy mnie chyba połknęła ze trzy traszki. No, byliśmy zafascynowani tym widokiem. No, ale przerwaliśmy tą konsumpcję, bo nam było bardzo żal tych traszek. No ale część skończyła w brzuchu. Woda troszkę opadła, czy przybrała? Opadła. Dalej nie pójdę, nie wziąłem gumowcy. Także to jest stara ścieżka. O, zobacz tam. No słabą mam tą latarkę, ale mówię, ona jest przydatna tutaj, żeby spojrzeć na ziemi, czy coś jest, czy nie ma. Ale nie słychać żadnych szmerów. Jak żaby żerują, to też słychać. To jest idealne miejsce, żeby tutaj coś chodziło, no ale nie chodzi i nie śpiewa. Tutaj mieliśmy z kolei słowika szarego, od lat stanowisko. Może jest trochę za wcześnie, dopiero jest godzina 10. Więc może się jeszcze nie odzywa. Kiedyś na samym początku, 30 lat temu, miałem, kiedy tutaj brzegi stawów kolmatacyjnych, które nie miały tak wysokich grobli, były porośnięte, ich zaplecze porastało, taka młoda drągowina, olszyna właściwie. Były tutaj strumieniówki. Tych strumieniówek było bodajże 3 terytorialne samce, jeśli nawet nie więcej. No i no to była spora koncentracja jak na takim małym obszarze. Zazwyczaj jak chodziłem wcześniej po terenie, no to miałem te strumieniówki, ale nie były skoncentrowane na tak małym obszarze. Aż tyle, a tutaj się nadal nagle trzy odzywały prawie w jednym miejscu. Dla mnie to był mały, pamiętam, szok. No cóż, pora wracać do domu, kłaść się spać. Rano trzeba będzie powoli ruszyć w teren. No głosy są, odgłosy raczej klasyczne. Szkoda. Mam nadzieję, że za kilka lat, w momencie, kiedy ten szuwar tutaj on zostanie odtworzony na stawach kolmatacyjnych, przynajmniej na dolnym stawie, czyli na tym. Górny jest coś, jest rodzajem osadnika, gdzie zawiesina po prostu się wytrąca i tam będzie cały czas pewnie też usuwana,
z tego obszaru, czyli sukcesja roślinności na pewno nie będzie tak jak na zbiorniku dolnym. No ale jak się to wszystko tutaj zabliźnią rany po remoncie tych zbiorników, to może zobaczymy też taki, usłyszymy piękny chór w nocy. Nie tylko płazów, ale i ptaków. I nie tylko łysek, tak jak dzisiaj. Bo jednak tutaj zawsze tych gatunków ptaków było dużo, dużo, dużo więcej. Chyba najciekawszym był jednak bączek. Tutaj, czyli można było tutaj sobie obserwować tego bączka. I on tutaj, głos też ma dosyć dziwny, bo przypający, do złudzenia, naprawdę do złudzenia, przypominający szczekanie psa. No nic, a my wracamy do samochodu i jedziemy spać.